Rzeszlowcy z Rybnika odjechali pierwszy mecz w PGE Ekstralidze. W meczu wyjazdowym przeciwko Falubazowi Zielona Góra rybniczanie co prawda przegrali, ale różnicą zaledwie 3 punktów. I z ogólnej postawy zespołu rybniccy fani czarnego sportu mogą być zadowoleni. Do 3 razy sztuka. Dopiero w 3. kolejce zmagań żużlowej PGE Ekstraligi udało się rybniczanom rozegrać spotkanie, choć w tym wypadku pogoda nie ułatwiała zawodnikom życia. Mimo to rybniczanie bardzo dobrze rozpoczęli spotkanie i prowadzili do 8. biegu. W kolejnych startach gospodarze zanotowali 2 podwójne zwycięstwa i ROW przegrywał przed 14. biegiem 36-41. W przedostatnim biegu jednak to rybniczanie wywalczyli 5 punktów i ich strata do Falubazu stopniała do zaledwie 1 oczka. W decydującym biegu numer 15 gospodarze wygrali 4-2 i ostatecznie w całym spotkaniu 46-43. I choć pierwszy występ rybniczan zakończył się porażką, to z pewnością nie można skazywać ekipy z Gliwickiej na los drużyny do bicia. Jonsson, Fricke, Holta i reszta drużyny postarają się to udowodnić 1 maja na torze przy ulicy Gliwickiej, gdy będą podejmować Grudziącki GKM.